Kiedy ktoś znika bez śladu, to jest to zawsze smutna wiadomość. Bliscy muszą radzić sobie z niepewnością i przerażeniem, próbując dowiedzieć się, co się stało. Śledczy i detektywi pracują całe dnie, aby znaleźć odpowiedzi, których często nie ma. W najlepszym przypadku zaginiona osoba zostaje cudownie odnaleziona i wraca do swoich bliskich. Niestety nie zawsze się tak dzieje, a gdy zaginiony jest dobrze znany, to wtedy emocjonalny wstrząs jest jeszcze większy. Dzisiaj przyjrzymy się historii sportowca, którego zaginięcie jest jednym z najdziwniejszych, o jakich czytałem. 19 maja 1977 roku w spokojnym mieście Los Angeles położonym pośród miejskiego zgiełku na świat przyszedł Rico Harris. Wychowany w skromnym domu, dorastał z nienasyconą miłością do koszykówki, a jego smukła sylwetka i wrodzony talent przynosiły mu podziw na lokalnych boiskach już od najmłodszych lat. Marzenia Rico sięgały daleko poza granice jego sąsiedztwa. Wyobrażał sobie, że będzie grał u boku legend NBA, zwiedzając boiska w całych Stanach Zjednoczonych. Harris był fanem Los Angeles Lakers z lat 80., a w szczególności naśladował styl gry Magica Johnsona i marzyłby kiedyś trafić z nim do jednego składu. Marzenia młodego Rico zderzały się ze ścianą w momentach, gdy jego ojciec wszczynał awantury domowe, wyżywając się na nim i na jego matce. W latach 90. rodzice chłopaka wzięli rozwód, a nastolatek wyprowadził się i zamieszkał z mamą. Od tego momentu z ojcem łączyły go tylko dwie rzeczy: nazwisko i miłość do koszykówki. Jego ojciec sam był koszykarzem, grającym dla drużyny Idaho State Bengals. Rico szybko podłapał wspólną pasję, której nie mógł dzielić z ojcem z wiadomych względów. Napędzany determinacją i poświęceniem dla sportu, Rico doskonalił swoje umiejętności gry, a jak on sam rósł, tak rosło też i jego zaangażowanie w ten sport. Godziny spędzone na boisku na doskonaleniu swoich umiejętności zaowocowały, gdy Rico zdobył stypendium do renomowanego koledżu w Temple City, jego własny bilet do lepszej przyszłości. Ciężka praca się opłaciła, ale to nie był moment na zrobienie sobie przerwy. Pomimo talentu, droga Riko do profesjonalnych lig NBA była pełna przeszkód i niepowodzeń. Poza boiskiem Riko był nieśmiały i kiepsko się uczył, jednak po poznaniu dziewczyny, która to zarówno ona jak i jej rodzina pomogła mu w nauce, no to ten poprawił się zarówno w relacjach międzyludzkich, jak i akademicko, osiągając średnią ocen na poziomie 3-0. Na boisku w tym czasie stał się jeszcze bardziej dominującym graczem, osiągając średnio 28 punktów i 15 zbiórek na mecz, co jest olbrzymim wynikiem. Niezrażony kontynuował swoją pasję, grając dla różnych drużyn z najniższych lig, by powoli piąć się na sam szczyt po swojej małej drabinie kariery koszykarskiej. Obiecał to mamie. Jako najstarszy ze swojego rodzeństwa chciał być w NBA nie po to, by spełniać marzenia, choć również. Ale głównie po to, by finansowo pomóc swojej rodzinie. Dziennik Long Beach Press Telegram uznał go za jednego z najlepszych graczy ze szkół średnich w zachodnich Stanach Zjednoczonych w sezonie 1994-95, zaraz obok Seansa Billups'a, Paula Piersa i Jasona Terrego, z których wszyscy rozpoczęli długą karierę w NBA. Rico niestety nie miał tyle szczęścia. Harris dostał się do Arizona State, drużyny Uniwersytetu Arizona State w miejscowości Tempe. Oznaczało to, że młody mężczyzna musiał się znów wyprowadzić, a z dala od rodziny i przyjaciół wróciły jego problemy w nauce i w nawiązywaniu nowych znajomości, podobnie tak jak na początku w Temple City. Pierwsze poważne problemy Uriko pojawiły się w roku 96, gdy wraz z dwoma innymi kolegami z drużyny został aresztowany i oskarżony po tym, jak dwie kobiety zeznały, że gracze drużyny koszykarskiej zmusili je do wykonywania czynności seksualnych wbrew ich woli. Zarzuty zostały wycofane po tym, jak śledczy odkryli niespójność w opowieściach kobiet. Ale zarówno uniwersytet, jak i trenerzy drużyny poprosili Harisa, by mimo bycia oczyszczonym z zarzutów, ten darował sobie rozgrywki w nadchodzącym sezonie. Wszystko to była kwestia wizerunkowa. Rico odmówił i rozstał się z drużyną. Wrócił do Kalifornii i zmienił college na Los Angeles City College, grając w drużynie o tej samej nazwie. W tym samym czasie Jim Herrick, świetny trener koszykarski, tworzył super team na Uniwersytecie Rhode Island, a Rico przykuł jego uwagę. Jedyną przeszkodą były oceny i wyniki egzaminów Rico, przez które ten nie dostał się na Uniwersytet Rhode Island, a co za tym idzie, nie mógł dołączyć do drużyny przyszłych gwiazd. Los Angeles City College był kolejnym przystankiem dla młodego koszykarza, a jego celem, do którego dążył, było zasilenie drużyny z Lamarem Odomem na czele. Szybko okazało się, że wymarzona drużyna czy oceny nie miały tak wielkiego znaczenia. Rico stał się gwiazdą. Był najlepszym graczem na boisku, nieważne z kim czy przeciwko mu grał. Los Angeles City College ukończyli sezon z 30 zwycięstwami i zaledwie 6 porażkami, zdobywając tytuł California Community College Athletic Association poprzez pokonanie San Jose City College. Rico Harris został okrzyknięty MVP całego turnieju stanowego. Dzięki swoim osiągnięciom Rico był pewien, że teraz już na pewno dostanie się na Uniwersytet i do drużyny Rhode Island ale niezaliczone zajęcia z psychologii na Uniwersytecie w Los Angeles znowu uniemożliwiły mu transfer i przejście do wymarzonej drużyny. Rico więc został w obecnej drużynie na kolejny sezon, którego nie udało się zakończyć zwycięsko. Mężczyzna, który był przeciwnikiem używek, bo wiedział do czego one doprowadziły jego ojca, nie wiedzieć czemu, sam zaczął sporo imprezować i nadużywać alkoholu. I choć widać było te efekty uzależnienia na co dzień, tak podobno nie wpływało to w ogóle na jego grę. Kolega z drużyny Riko wspomina, jak Harris pojawił się raz w meczu w okularach przeciwsłonecznych, aby zamaskować swoje zmęczone, pomelanżowe oczy. Jak sam wspomina, prawdopodobnie się nie wyspał, bo imprezował całą noc, a potem rzucił 30 punktów w meczu. Według trenera, zachowanie Riko wpływało destruktywnie na resztę drużyny. Z tego też powodu musiał go zawiesić. Riko po usłyszeniu tej wiadomości czuł się i, miał nastawienie, jakby grał przeciwko własnym kolegom z drużyny i sztabowi trenerskiemu. Alkoholizm koszykarza nasilił się wraz z upływem sezonu, prowadząc go do izolacji społecznej. Chłopak zmagał się z osobistymi demonami, walczył z uzależnieniem i problemami ze zdrowiem psychicznym. Znajomi go opuścili, a wieloletni związek zakończył się z jego własnej winy. Kariera Riko nie była jednak przekreślona. Uniwersytety wciąż się o niego biły, dzwoniąc i pisząc do chłopaka, ale ten nie odpowiadał, wierząc, że interesuje ich tylko jego poziom i umiejętności sportowe, a nie dalszy rozwój osobisty. Jako, że był już pełnoletni, to postanowił zerwać z nauką i odpuścić sobie dalszą karierę w drużynach uniwersyteckich. Zamiast tego zgłosił się do draftu NBA w 1998 roku. NBA Scouts, czyli zespół profesjonalistów szukający młodych talentów, nadal widział w Harisie wielki potencjał i zaproszono go na obóz przeddraftowy w Chicago dla tych najbardziej cenionych zawodników, przyszłych gwiazd. Niestety, Rico nie skorzystał z okazji. Na krótko przed obozem nie tylko zdecydował, że nie weźmie w nim udziału, ale także wycofał się całkowicie z draftu, uważając, że nie jest jeszcze gotowy na takie wyzwanie na poziomie osobistym. Mimo świadomego podcięcia sobie samemu skrzydeł, Rico pamiętał, że cały czas miał możliwość gry dla Rhode Island, a wielu obserwatorów wierzyło, że skorzysta z tej szansy. Jedynym warunkiem był powrót do nauki. Ten jednak po raz kolejny zawiódł wszystkich dookoła, a najbardziej siebie, podejmując pochopną, lecz w jego mniemaniu prawidłową decyzję. Powrót do Kalifornii. We wrześniu 1998 roku zadzwonił do Bobiego Braswella, ówczesnego głównego trenera drużyny California State Northridge, z prośbą o przyjęcie go do drużyny. Nie chciał przenosić się na wymarzone Rhode Island, wrócić bliżej swojej rodziny. W drużynie z Kalifornii znalazło się miejsce dla chłopaka, który wierzył, że reputacja Brasuela w zakresie surowej dyscypliny była tym, czego on najwięcej potrzebował, żeby w końcu rozwijać się jako osoba, ale także jako gracz, żeby w końcu stanąć na nogi. Niestety gra w drużynie z tak małego, niezbyt znanego koledżu poważnie narażała szanse Rico na podpisanie kontraktu z drużyną NBA. Jego osiągnięcia zwyczajnie nie były tak widoczne jak wcześniej. Do tego wydarzyło się najgorsze. Riko spotkał się ze swoim ojcem za sprawą swojej własnej inicjatywy i próbował się z nim pogodzić. Ale jego przeprosiny i próby zakopania toporu wojennego zostały odrzucone. To właśnie to bolesne odrzucenie spowodowało powrót do nałogu. Riko znów rozpoczął intensywne alkoholizowanie się i już nie mógł w pełni powstrzymać swoich wahań emocjonalnych. Już na początku sezonu Bobby Braswell zawiesił go krótko po tym, jak Rico pokłócił się z innymi kolegami z drużyny oraz z trenerami. Mimo swojego alkoholowego ciągu Rico po pewnym czasie wrócił do grania w drużynie, wciąż spisując się dobrze, ale NBA scouts, którzy wcześniej śledzili jego karierę, widzieli, że jego wyniki odbiegały mocno od poprzednich i usunęli go ze swoich list na potencjalnych przyszłych graczy NBA. Pod koniec sezonu trener ponownie zawiesił Harisa. Doszło do poważnej kłótni między nimi, czego wynikiem było to, że Haris już nigdy nie zagrał w koszykówkę w kolegium i opuścił Northridge, wkrótce po zakończeniu sezonu. Riko nie mógł już grać na żadnej innej uczelni. Nie pozwalał mu na to wiek oraz utracone uprawnienia do gry w drużynach uniwersyteckich, wszystko przez zawalone egzaminy. Nadal jednak nie zrezygnował z marzeń na temat możliwości gry w NBA i podobnie jak jego ojciec przed laty, Rico zajął się półprofesjonalną koszykówką. Przez krótki czas grał w San Diego Stingrays i St. Louis Storm w International Basketball League. W tym czasie mniej pił i pracował nad swoimi umiejętnościami, mając nadzieję, że NBA nie straciło nim całkowicie zainteresowania. Wiosną 2000 roku Harris dostał zaproszenie do Harlem Globetrotters, które oczywiście przyjął. Wydawało się to być jego niszą. Ze swoimi umiejętnościami Rico był tam prawdziwym MVP. Wszystko zaczynało się powoli układać. Przez krótką chwilę Rico pławił się w świetle reflektorów, oleśniewając publiczność swoim atletyzmem i charyzmą. Niestety, niespełna miesiąc po dołączeniu do drużyny, Riko został brutalnie zaatakowany i pobity kijami bejsbolowymi przez kilku napastników. W następstwie ataku Riko zmuszony był opuścić Globetrotters, a jego kariera koszykarska dobiegła końca, ponieważ ten nie był w stanie dalej uprawiać sportu. Po jego koszykarskiej karierze pozostał mu tylko tatuaż Ballin for Life, który był dla niego jak nieśmieszny chichot losu. Harris po raz kolejny, tym razem nie ze swojej własnej winy, z podkulonym ogonem wrócił do domu matki w Kalifornii. Nie miał perspektyw na życie, ani planów na to, co robić poza grą w koszykówkę. Między 2000 a 2007 rokiem Rico stał się ofiarą własnych słabości. Znów wrócił do picia i poddał się alkoholowi, który otworzył mu drogę do heroiny, metamfetaminy i kraku, od których również się uzależnił. Jego matka nadal opiekowała się nim, a także jego młodszym rodzeństwem, z których wszyscy w pewnym stopniu walczyli z zaburzeniami związanymi z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Wkrótce rozpoczęły się napady, włamania i rozboje. Był aresztowany ponad 100 razy, ale dalej wracał na drogę przestępczą tylko po to, by mieć na używki. Aby podtrzymać swoje autodestrukcyjne nawyki, czasami nawet żebrał na ulicy. Jednak to właśnie w roku 2007, krótko po tym jak skończył 30 lat, Rico zaczął się zmieniać. Udał się na odwyk do ośrodka rehabilitacyjnego prowadzonego przez Armię Zbawienia. Po ukończeniu całości odwyku, Rico w końcu wrócił do normalnego życia. Znalazł pracę jako prywatny ochroniarz, ale wciąż uczył się na własną rękę, ponieważ skoro nie mógł być sportowcem, no to chciał pracować w zawodzie wymagającym od niego inteligencji, a nie aparycji. Podczas jednego z wydarzeń, na których w 2012 roku Rico wcielił się w rolę ochrony, ten poznał miłość swojego życia, Jennifer Song. Para żyła w związku na odległość przez całkiem długi czas, bo aż do roku 2014, wtedy też Rico zdecydował się na stałe przeprowadzić do Jennifer mieszkającej w Seattle, zostawiając za sobą współlokatora, z którym wówczas mieszkał, pogrążonego w nieopłaconych przez Rico rachunkach. Związek pary przechodził burzliwe chwile, kiedy ich życia się połączyły. A winny temu był najprawdopodobniej Rico i jego niepewność. Mężczyzna bał się nowego startu, mówiąc, że w Seattle nie czuje się jak w domu. Jednak kontynuował swoje plany, żeby rozpocząć swoje życie na nowo, w nowym mieście. Podobno według Jennifer przez pierwsze dwa tygodnie Rico nawet nie był w stanie rozpakować swoich rzeczy, bo tak bardzo czuł się obco. Udało mu się jednak umówić na rozmowę kwalifikacyjną na stanowisko rzeczoznawcy majątkowego, które wiele by dla niego znaczyło, gdyż byłby to pierwszy raz, kiedy Rico zajmowałby wykwalifikowane stanowisko niezwiązane z jego zdolnościami sportowymi. W październiku 2014 roku Rico wrócił na chwilę w rodzinne strony, mając nadzieję na rozwiązanie wszystkich niedopowiedzianych spraw. Odwiedził matkę i brata z zamiarem porozmawiania z nimi i zamknięcia trudnych wydarzeń z dzieciństwa. Nie jest to pewna informacja, ponieważ źródła podają różne wersje, ale można zakładać, że Rico próbował raz jeszcze dotrzeć do swojego ojca w tej samej sprawie co kiedyś. Wizyta urodziny była krótka. Rico zabrał jednego ze swoich braci na wspólny obiad, dał mu w prezencie nowy telefon komórkowy, po czym pojechał do matki, by porozmawiać z nią na osobności. Jennifer, partnerka Rico, wspomina, że Rico chciał porozmawiać z mamą nie tylko o traumach z lat młodzieńczych, ale także zapewnić ją, że jego życie biegnie właściwymi torami, a on i Jennifer planują ślub. Krótko po północy, już 10 października, Rico zdecydował się wrócić do Seattle, zabierając ze sobą jeszcze kilka rzeczy ze Starego Domu. Jego wcześniej wspomniana rozmowa kwalifikacyjna była zaplanowana na następny dzień, a przed nim było jeszcze 16 godzin jazdy autem. Opuszczając rodzinne strony, pojechał na północ autostradą międzystanową numer 5. W drodze wykonał kilka telefonów zarówno do mamy, jak i do partnerki. Zapisy z kamery pokazują, że zatrzymał się na stacji benzynowej w miejscowości Lodi, 60 km na południe od Sacramento. O 10.45 po raz ostatni zadzwonił do Jennifer. Kobieta nie odebrała, tak więc Rico zostawił jej wiadomość mówiącą, że jedzie w góry, aby odpocząć. Ponieważ był dość mocno zmęczony, bo w końcu nie spał od 40 godzin. Pół godziny później jego telefon stracił zasięg. Od tamtej pory kontakt z Riko całkowicie się urwał. Według wcześniejszych telefonów Riko miał dotrzeć do domu około godziny 19. Kiedy się nie pojawił na czas, a jego telefon wciąż się nie odzywał, Jennifer zadzwoniła do matki Riko. Kobieta chciała złożyć zawiadomienie o zaginięciu na policji, ale mama zaginionego namówiła Jennifer, by ta tego nie robiła. Argumentowała to popularnym, choć fałszywym myśleniem, że zaginięcie można zgłosić dopiero po 48 godzinach. Nie jest to prawda, ale Jen dała się namówić, przypominając sobie, że pewnego razu Rico zniknął na kilka godzin w San Diego. Kobiety postanowiły poczekać i zobaczyć, czy wróci sam. No i czekały. Czekały aż do 14 października, gdzie dopiero 4 dni po zaginięciu zdały sobie sprawę, że Rico nie zamierza wrócić lub że coś mocno poszło nie tak i w końcu zgłosiły jego zaginięcie. Zastępca szeryfa hrabstwa Yolo County, patrolujący odcinek California State Route 16, już drugi dzień z rzędu zauważał porzuconego czarnego Nissana Maksimę na jednym z parkingów. Postanowił zajrzeć do środka i zobaczył porozrzucane płyty CD, karty kredytowe i inne różne dokumenty, jakby pozostawione w pośpiechu. Policjant zadzwonił do biura, gdzie podał tablicę rejestracyjną, podejrzewając, że pojazd mógł zostać skradziony. Dowiedział się jednak, że pojazd był zarejestrowany na nazwisko Rico Harris mężczyznę, który zniknął przed kilkoma dniami. Służby natychmiastowo udały się na miejsce. Okazało się, że akumulator pojazdu był całkowicie rozładowany, a sam samochód był pozbawiony benzyny, co jest już dosyć dziwne, zważywszy na fakt, że Rico zatrzymał się na stacji benzynowej niedaleko miejsca porzucenia pojazdu. Krótce potem poinformowano rodzinę Rico o odkryciu i rozpoczęły się przeszukiwania okolic kanionu Cash Creek, który znajdował się nieopodal. Zespoły poszukiwawczo ratownicze rozpoczęły pracę na lekko zalesionym terenie okalającym strumień. Pomagały im zespoły na pojazdach terenowych i w helikopterach. Nad okolicą przeleciał samolot z kamerą termowizyjną, sprowadzono także psy poszukiwawcze. Objęto obszar w promieniu prawie 10 km od parkingu, a także i 40 km od trasy prowadzącej przez kanion. Nie udało się znaleźć nic, co mogłoby pomóc odszukać zaginionego. Służby zaczęły zadawać sobie więc pytania. Jak tak wielki facet, ważący 130 kg, mierzący 105 cm wzrostu, może zniknąć bez śladu? Zaginięcie przeciętnych osób jest wytłumaczalne, ale Riko był typem człowieka, który bardzo łatwo wyróżniał się z tłumu. Kiedy opis Riko został rozesłany po okolicy, a także pojawił się w lokalnych mediach, odnotowano kilka zgłoszeń mówiących, że ktoś zauważył mężczyznę. Jeden z przechodniów zeznał, że 11 października o godzinie 5.30 widział mężczyznę, którego wygląd odpowiadał rysopisowi, podczas gdy inny kierowca był przekonany, że widział go siedzącego na poręczy mostu. Czy były to prawdziwe tropy? Tego nie wiadomo. Faktem jest to, że śledczy odnaleźli w końcu czarny plecak Harisa, zawierający jego portfel, niektóre dokumenty, telefon, prawo jazdy. Kable rozruchowe oraz dwie plastikowe butelki wypełnione alkoholem. Ale to właśnie telefon zawierał kolejne poszlaki. Odnaleziono na nim nagranie, na którym Rico sam demoluje swój samochód. Rzuca dokumentami, płytami, wysypuje wszystko ze schowka. Wyglądał jak w amoku. Za tym atakiem mógł oczywiście stać alkohol, ale także i halucynacje spowodowane brakiem snu. Olbrzymim kontrastem do tak agresywnego zachowania była niezliczona ilość zdjęć i innych nagrań na telefonie, które pokazywały, że mężczyzna jeszcze będąc w Kalifornii wyruszył w podróż wzdłuż zachodniego wybrzeża, mając nadzieję na odnalezienie jasności pośród surowego piękna północno-zachodniego Pacyfiku. Robił nie tylko masę zdjęć przyrodzie, ale i również samemu sobie, a na każdym z nich był uśmiechnięty. Dlaczego więc furi zdemolował swoje własne wnętrze samochodu? 18 października, 8 dni po zaginięciu, kolejny raz podobno widziano Riko. Tak w każdym razie zgłosił policji mężczyzna, który przejeżdżał obok parkingu, na którym wszystko się zaczęło. Prawdopodobnym jest, że były koszykarz odnalazł drogę powrotną i zamierzał wrócić do auta, które już dawno zostało odholowane na policyjny parking. Następnego dnia w okolicy parkingu odnaleziono ślad świeżych odcisków butów, pozostawiony przez tenisówki w rozmiarze 55. Odpowiadający tym, które nosił Riko, ślady prowadziły od parkingu w stronę potoku. Zgłoszenia w sprawie zaobserwowania Harrisa napływały lawinowo. Mężczyzna musiał kręcić się po okolicy, ale jakimś dziwnym trafem poszukujący nigdy nie byli w stanie na niego trafić. W miarę upływu czasu, jak dni zamieniały się w tygodnie, miejsce pobytu Riko stawało się coraz bardziej niepewne. Zaniepokojeni przyjaciele i członkowie rodziny gorączkowo poszukiwali jakiegokolwiek śladu po nim, ale ich wysiłki nie przynosiły żadnych odpowiedzi. 22 października biuro szeryfa ogłosiło, że ogranicza poszukiwania mężczyzny. W połowie listopada wezwano nurków do przeszukania pobliskich odcinków potoku, ale ci nic nie znaleźli. Do dziś sprawa zaginionego koszykarza pozostaje nierozwiązana. W następstwie zniknięcia RICO spekulacje szalały, z teoriami wahającymi się od popadnięcia w obłęd do dobrowolnego zniknięcia. Pomimo szeroko zakrojonych działań poszukiwawczych prowadzonych przez organy ścigania i wolontariuszy, tajemnica otaczająca los RICO pozostaje nierozwiązana. Takich wiarygodnych teorii zniknięcia RICO jest kilka. Przedstawię wam je pokrótce. Pierwsza z nich głosi, że w zniknięcie Rico zamieszane były osoby trzecie. Detektyw pracujący nad sprawą zaginięcia jednak wykluczył możliwość nielegalnego udziału w zniknięciu Harisa. Zdjęcia i wideo w telefonie sugerują, że przybył do hrabstwa Yolo County dobrowolnie i sam. Nie znaleziono żadnych śladów jakiejkolwiek walki w samochodzie lub w jego pobliżu. Na jego plecaku i telefonie również nie widać było żadnych śladów zabrania ich siłą, ani nie odnaleziono żadnych innych odcisków palców. Detektyw Nyland uważa, że Rico mógł je zostawić w miejscu, gdzie je znaleziono, przypadkowo lub celowo, aby uniknąć śledzenia przez telefon. Drugą teorią jest niestety najbardziej prawdopodobny powrót mężczyzny do używek i w konsekwencji ich zażycia zdarzył się nieszczęśliwy wypadek. Rico, jak już wspominałem, był na nogach ponad 40 godzin, co wydaje się już samo w sobie mało prawdopodobne bez jakichkolwiek wspomagaczy. Poza plastikowymi butelkami z nieznanym alkoholem odnaleziono również pusty woreczek strunowy, którego zawartość mogła być spożyta przez Rico. Tylko co mogło spowodować powrót do narkotyków? Mężczyzna od najmłodszych lat miał zaszczepione w sobie działania autodestrukcyjne. W momentach, gdy sukces i szczęście wyciągało do niego rękę, ten świadomie rzucał sobie kłody pod nogi. Czy to nie przykładając się do egzaminów, świadomie odrzucając zaproszenie do naboru NBA, czy teraz prawdopodobnie specjalnie omijając bardzo ważną dla niego rozmowę o pracę. Być może powrót do narkotyków to próba ucieczki przed stresującym i ważnym dla niego wydarzeniem, być może wpływ na to miał przebieg rozmowy między nim a jego matką kilka godzin wcześniej. Riko pod wpływem udał się do lasu. Zawędrował za daleko i dokonał żywota. Rozwiązań jest bardzo wiele, ale brakuje tutaj tak wielu szczegółów tej układanki, że jest to jedynie gdybanie. Trzecią już logiczną teorią jest ta, która mówi o tym, że Riko zgubił się w lesie w poszukiwaniu pomocy. W plecaku mężczyzny odnaleziono kable rozruchowe, a akumulator w jego aucie był rozładowany. Być może mężczyzna celowo chciał obrać drogę na skróty, by dojść w konkretne miejsce i poprosić kogoś o pomoc w naładowaniu baterii jego pojazdu. Droga dla Rico okazała się być za trudna, a powrót niemożliwy. Kilka fałszywych kroków, a o wypadek było bardzo łatwo. Ostatnią akceptowalną teorią, którą z góry dementuję, jest świadoma ucieczka Rico. Pojawiły się pogłoski, że mężczyznę złapał jakiś obłęd powrót starych demonów. Zdecydował się więc wszystko porzucić i zniknąć, zaczynając zupełnie nowe życie. Nie jest to niemożliwe, ale pamiętajmy, że Rico był bardzo rodzinną osobą. Od małego wspominał, że zrobi wszystko, by tylko pomóc mamie i rodzeństwu wyjść na prostą, czy chociażby odmówił wyjazdu do odległego stanu, by grać tam w drużynie koszykarskiej, bo było to zbyt daleko jego rodzinnej Kalifornii i Los Angeles. Wychodzi na to, że druga i trzecia wersja Czyli te najgorsze są najbardziej prawdopodobne. W 2016 roku serial Disappeared poświęcił tej sprawie odcinek, lecz mimo tak potężnego nagłośnienia sprawy nie udało się posunąć dalej. Nie ma żadnych odpowiedzi ani żadnych wyjaśnień. Osobiście wydaje mi się o wiele bardziej prawdopodobne, że Rico nadal przebywa gdzieś w pobliżu kanionu Cash Creek, a jego opowieść niestety dobiegła końca w cichym zakątku kanionu którego nikt jeszcze nie sprawdził. Być może pozostanie tam na zawsze, nieodnaleziony i nigdy nie pochowany. W tej części Kalifornii czai się coś złowrogiego. Rico, nigdy cię nie zapomnimy mówi pełna żalu matka, która nawet teraz, ponad dekadę później, łudzi się, że jej syn w końcu się odnajdzie. Czarne serce.